Cześć wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Twierdzy Krzyżowiec, w której to ja wcielam się w rolę węża i przynajmniej próbuję, usiłuję zdziałać coś, grając podobnym w stylu do węża. Już nie mówię, że gram jak wąż, bo szkoda gadać, ale generalnie tak. Gramy ekonomię węża, budujemy budynki jak wąż i lecimy szlaku krzyżowca. Dotarliśmy już do misji 18, mamy pustkowie, a wszystko jest to zainspirowane odcinkiem Jeffa Elnusa. Link w opisie filmu. Tam znajdziecie oczywiście nagranie, w którym on gra jak szczur przeciwko 7 wilkom bodajże, ale to zainspirowało właśnie całą moją serię. Tak więc nie przedłużamy, przechodzimy do opisu misji. 5 węży kontra my jako wąż. To będzie ciekawa misja. Dostajemy na start 4000 sztuk złota wężowi, lordowi. Jak wrodzy komputerowi lordowie dostają 2000 sztuk złota. Odpalmy misję, szybka pauza, spowolnimy grę. Rozeznajmy się szybciutko w terenie. Jak to będzie wyglądało? Oczywiście zachęcam was do zapoznania się z innymi seriami na moim kanale, ponieważ my już przechodziliśmy kampanię Twierdzy Krzyżowiec i na Hardcore AI, i na zwykłym Overlordzie, zwykłym UCP. Jest tego dużo, także jeżeli nie znacie mnie, jeżeli jesteście pierwszy raz na tym kanale, wpadnijcie koniecznie i zobaczcie inne filmy, ponieważ no, trochę się działo i nie jestem nowy w tej grze, ani nowy na YouTube, jeżeli chodzi o Twierdzę Krzyżowiec. No cóż, tak, od tej strony mamy 2 węży, tutaj na górze mamy 3, blisko siebie. No, ja nie widzę tutaj innej opcji, aniż zakopanie tego przejścia, jeżeli będziemy w stanie oczywiście, albo po prostu stworzenie fosy gdzieś tutaj. Coś, jakieś barykady w tym miejscu, zobaczymy. To wszystko trzeba będzie zalać fosą. Tutaj całe przejścia będzie trzeba pozalewać fosą i myślę, że kilka warstw murów będzie trzeba zrobić. Czarno to widzę generalnie. Możemy spróbować zrobić labirynt, ale nie wiem, czy to wypali, bo węże będą budować katapulty i no... mogą chcieć nas dojechać. Może labirynt z fosy? To by mogło być dobre. Dobra, no zacznijmy od tego, że zbudujemy sobie skład zapasów, zbudujemy sobie drwali. Tylu, ile możemy. O, chyba za dużo. Dobra, domki, drewno potrzeba, dobra, już targowisko stawiamy, gdzieś tutaj postawmy to targowisko, okej, i myślę, że teraz kamieniołomy jak najszybciej też trzeba postawić. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Dobra, kamieniołomy stoją. Jakieś polecenia? Mamy tych paru naszych marnych łuczników, dokąd możemy fosę kopać? Tutaj już fosy nie wykopiemy. Bida. Bida straszna. Nędza z bryndzą. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Mam już pomysł na to. Albo nie, inaczej. Polecimy trochę bardziej zachłannie, łapczywie, żeby właśnie... Dobra, tutaj gdzieś spichlerz postawimy. Polecimy trochę bardziej zachłannie, żeby zgarnąć jak najwięcej terenów zielonych dla siebie. I zrobimy to w ten sposób. I tutaj oczywiście wszystko musi być również zafosowane. I w tej misji przydadzą się nam do tej akcji niewolnicy, żeby jak najszybciej to zrobić i jak najbardziej sprawnie. Dobra, stąd puścimy fosę w ten sposób. I tu będzie jedyne wejście do naszego zamku. Jakby można było to jeszcze odgrodzić delikatnie. Dobra, coś w tym stylu. Więcej nie damy rady. I teraz trzeba by było puścić fosę w tym kierunku, później w tym kierunku. I później w tym kierunku. I później w tym kierunku. I myślę, że to jest jedyne sensowne rozwiązanie dla naszej marnej sytuacji, w której się znajdujemy. Wszystkich wysyłamy do kopania fosy na chwilę obecną. Rekrutujemy nowych ludzi do pracy, chciałem powiedzieć. Nie ma opcji. Zbudujmy kilka dosłownie sadów jabłoni. 4 muszą wystarczyć na start. Dokupmy drewna, musimy szybko polecieć również w broń. Potrzebujemy około 150 sztuk drewna na to, żeby pobudować wszystkie budynki, które są potrzebne. 3, 4, 5 i włócznicy. Raz, 2, 3, 4 i zbrojownię gdzieś tutaj sobie postawimy. Dobra. Coś w tym stylu. O, fuck. Niedobrze. Dobra, tak jak teraz. Brak drewna. Super. No, kupujemy drewna. Fajnie by było, żebyśmy mieli więcej ludzi do pracy. Zapiszmy grę jako punkt wyjściowy. X14, bo to jest odcinek 14. Od razu zgarniamy 5 tych. Niech kopią. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser.
Tutaj trochę niepewnie się czuję, tą fosę można by było jeszcze poszerzyć. Chciałbym, żeby oni się triggerowali i na nas lecieli, nie? I żeby jakby nie odbijało się to na naszej ekonomii, tutaj trzeba to też będzie poszerzyć. To koniecznie trzeba poszerzyć. I będziemy kombinować z wyżyczkami jakimiś też później, ale to później. Dobra, przyspieszmy trochę ten pogrę do 40 powiedzmy. Wydaje mi się, że tutaj wyżyczka mogłaby być jedna, żeby chronić naszych... W sumie to nie tam, tylko tu. Można by było? Można by było. Wybornie, będziemy bronić w ten sposób naszych kamieniołomów. Potrzeba nam nowych Dobra, lećcie, lećcie. Możemy jeszcze postawić parę sadów? Możemy. No to dobrze. O, i ostatni sad w ten sposób. Dobra, jest gitarka. Lwy atakują. Dobra, lwy są tam na straży. Mamy już jakieś łuki na składzie. Zbudujmy koszary. Czekamy na rozkazy. Tak, wyruszamy. Szybko te lwy trzeba ogarnąć, wyjaśnić. Wykopcie, kopcie fosę. Potrzeba nam nowych rekrutów. No nie, no. Pobudowali już swoje obleśne budynki. Bardzo mi się to nie podoba. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Jakieś polecenia? Karbować strzały. Czekamy na rozkazy. Już tam zmierzamy. Tak? Łucznicy w gotowości. Lwy się na nas rzucają. Dobra, nie jest źle. Wypadł mi z tym. To pestka. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Jakieś polecenia? Już biegną tutaj niestety włócznicy. Tak, ruszamy natychmiast. Czekamy potrzeba na potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Nie wiem, czy zdążymy nasz masterplan zrealizować. Prosta sprawa. Mój łuk będzie ci służył. Wyruszamy. Już tam zmierzamy. Możesz na nas liczyć. Dokąd idziemy? Kazimierz. Jakieś polecenia? Ruszamy natychmiast. Nie ma sprawy. Czekamy na rozkazy. Wyruszamy. Czekamy na potrzeba rozkazy. Potrzeba nam broni, ser. Łucznicy w gotowości. Dobra, chyba się nam to uda. Kajtowanie hardkorowe. O matko, no. Cztery, jeszcze jeden dom potrzebujemy. Na speedzie. Już tutaj przyleźli jakimiś łucznikami. Dobra, lecimy tutaj w takim razie. Dobra, mamy bardzo dużo zapasów, trzeba to sprzedać troszeczkę. I myślę, że warto by było zrekrutować kolejnych łuczników. 9. Możemy jako wąż zbudować jedną studnię, tak więc zrobimy. Coraz liczniejsze ataki, podjazdy oponenta. Musimy się zbroić, to szybko. Dobra, dobra, dobra. Jeszcze sady nie zginęły. Dobra. Kopać to szybciutko. Tam ci dotarli na wieżyczkę, dotarli na wieżyczkę. Jest tutaj gdzieś ta studnia, czy nie ma tej studni? Jest studnia, okej, okay, dobra. No to jeszcze żyjemy. Okej, okay. Praktycznie mamy zamknięte okrąg do koło zamku. Zapiszę sobie grę kontrolnie. Dobra, ważne, że tych łuczarzy będziemy mogli eliminować. Ważne, że to będzie mieć zakopane. Bardzo mi się to podoba. Wjazd nam zrobili niestety na wieżyczkę. Dokąd idziemy? Wyruszamy. Już tam zmierzamy. Ruszamy natychmiast. Może to wybronimy? Jakimś cudem? Czekamy na rozkazy. Możesz na nas. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Dobra, mamy tutaj zakopane przejście. Ja bym to jeszcze poszerzył. Ma huwa rihan marahu daiman. Dobra. Mój łuk będzie ci służył. Wyruszamy, mój panie. Jakieś dobra. Polecenia? Niech oni tutaj to kopią, niech poszerzają. Tu można by było to też
ukrócić w jakimś tam stopniu. No i tam to trzeba będzie ogarnąć, nie? Można by było wykorzystać bramę jako mur, jako wieżyczkę. I tak chyba zrobimy nawet. Dobra, mamy 100% terenów zajęte dla nas. Można by rzec, że jest okej. Możesz na nas liczyć. Potrzeba nam nowych replików, jest zapełniony. I ta strategia zdaje się działać. Ja bym jeszcze tutaj zrobił z murów co nieco przejścia. Jakąś osłonę dla tych ziomeczków bym zrobił z murów, coś takiego. No ta misja bardzo trudna będzie generalnie, także miejcie litość w sekcji komentarzy. Mój łuk będzie ci służył. Zapiszę grę raz jeszcze. Zapisuję. Przyspieszymy tempo gry do 60. Mordują nam woły strasznie szybko. Myślę, że wieżyczka jakoś koniecznie musi powstać, może w tym miejscu. Coś w tym stylu będzie git? Myślę, że tak. Tutaj? No, taki outpost. Myślę, że jak najbardziej. I może będą mieć lepszy zasięg, jeżeli chodzi o strzał w tych łuczników wszystkich, którzy tam podbiegają. Okej, okay, trebusz sobie tutaj możesz budować. Wszyscy lecicie naokoło. Bardzo dobrze. Ci asasyni będą trochę problematyczni. To już koniec, mój przyjacielu. Spójrzmy prawdzie w oczy. Przegrałeś. Dobra, czyli ta studnia nie działa tak, jakbym chciał. Zbudujmy drugą studnię gdzieś tu. Okej, okay, na razie zbóżmy ten schodek i zbóżmy ten schodek. Możesz na nas liczyć. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Jakiś tam kamień dostaliśmy. Wow. No i dobra, tak się prezentuje nasza obrona na chwilę obecną. Mam nadzieję, że się wam podoba. Mi się bardzo podoba. I żeby jeszcze tutaj wzmocnić nasze walory obronne, zrobimy coś takiego i coś takiego. Jest przejście, bardzo dobrze. Mam nadzieję, że to będzie działało już jak trzeba. Zbóżmy na razie ten schodek jeden. Tu można by było jeszcze fosę zrobić wokół tego. W sumie to tak zrobimy. Twoja śmierć nadchodzi. O, bardzo ładnie się ustawiliście, bardzo ładnie, ślicznie po prostu. Super. Zgarnijmy paru tych ziomeczków i spróbujmy to wykopać. Tu można by było to powęzić troszeczkę. Może nie aż tak drastycznie, ale kapkę można by było. Okej, okay, coś takiego. I tak samo tutaj można by było to zwęzić. Coś w tym stylu. Wiadomość od węża. I to tak samo, okej. Okay. Żeby się nam nie przekopali przypadkiem, nie? Dobra, niech tam to kopią. My tutaj rekrutujemy wojo dalej. No i tutaj będzie ciężka mapa z tego względu, że bardzo dużo jednostek potrzebujemy do obrony, a jednocześnie bardzo dużo jednostek będziemy potrzebować do ataków. Chociaż tak patrzę na tego pomarańczowego, może nie być tak źle. Zobaczymy. Grunt, że nasza obrona tutaj daje radę i że nam tutaj się nikt nie próbuje przekopać, nie? To jest najważniejsze. Właśnie dostaliśmy komunikat, że nasza armia zbliża się do limitu liczebności. To jest oczywiście wspaniałą wieścią dla mnie, nie? Będziemy musieli wyeliminować chociaż jednego z węży, żeby nasza armia mogła trochę urosnąć. Nadużyłeś mojej cierpliwości. Czas wreszcie z tobą skończyć. Ilu mam łuczników w ogóle? 191. To jest całkiem spora armia. Wiecie co, może zanim jeszcze ruszymy dalej to... Wasza łaskawość? Nie masz wystarczająco dużo złota, aby móc wyszkolić tę jedną... Jeszcze jeden. Czterech inżynierów bym chciał. Dobra, mamy czterech inżynierów. Bardzo dobrze. Przegrupować się na stanowisku. Czekamy na rozkaz. Brakuje złota. Okej, już myślałem, że mam limit liczebności. Sprzedajmy kamień. Zapełniony, mój pan. Twoja armia... No i mamy limit liczebności, niestety. Kamień jakoś tam działa. Coś tam do nas przybywa do zamku. Jest gitara. Ja bym to save'nął. To będzie pierwszy save oficjalny, taki legitny, bo wszystkie save'y z numerkami, jak wiadomo, no, są save'ami przejściowymi. 47 łuczników tylko do ataku. Bardzo mało. Możesz na nas liczyć. Dokąd idziemy? Trochę się boję taką armią małą atakować. Dobra, słuchajcie, weźmiemy sobie tych łuczników, zgarniemy też. Będziemy mieć wtedy 66, to już wygląda lepiej, nie? Podejdziemy tutaj tymi łucznikami. Dwójka niech stanie sobie gdzieś... gdzieś tutaj. A trójka, czyli inżynierowie, pójdą gdzieś tutaj.
Dwie katapulty poproszę. No i miejmy nadzieję, że... pójdzie to jakoś. Ej, pewien spichlerz możemy przecież stawiać. Zapomniałem o tym w ogóle. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Bardzo dużo oponentów. Wysuńmy się troszeczkę naszymi łucznikami. Już tam zmierzamy. Katapulta przygotowana do miotania, mówiła. Powiedz ty. Wiadomość od węża. A pora znikać. Odszukać cel. Celować spokojnie. Strzały gotowe. Karbować strzały. Katapulta przygotowana do miotania. Katapulta przygotowana do miotania. Co mamy zrobić? Wiadomość od węża. Kim ty jesteś, żeby rzucać mi wyzwanie? Dobra, wbijamy do pomarańczowego. Przebiliśmy się przez jego wieżę. Zostało nam nieco ponad 100 włóczników. Mam nadzieję, że to wystarczy. To jest... on ma garstkę z obsłoni żołnierzy. Zawsze by było jednego mniej. Dobra, weźcie tam się, wpierdzielcie na górę. Zbrojownia jest zapełniona. Padł. Oszczędź mnie. Ja naprawdę zawsze chciałem... Dobra, cofajcie, cofajcie, cofajcie. Zawsze będzie nas trochę więcej następnego ataku. Tutaj nam wszystkich łuczników prawie wystrzelali, jest niedobrze. Ale to daje nam możliwości, bo możemy teraz nieco więcej wojsk mieć. Dobra, cofajcie się do środka. Garstka naszych łuczników, dosłownie garstka przetrwała, niestety. Przykre. Potrzeba nam nowych rekrutów. Dobra, wrzucamy ich tutaj. Tempo gry już na 90. Zapisujemy grę. Zapisuję. I gitara. Dobra, myślę, że część tych wszystkich włóczni, które mamy, możemy sprzedać spokojnie. 84 sztuki. Dokupmy za to trochę więcej łuków. Myślę, że tak 36 będzie ok. I rekrutujemy troszeczkę nowych łuczników. Z tego co widzę, kolejny atak się gromadzi na nas. Wiadomość od węża. Już katapulty jakieś będą rozstawiać, także dobrze, że w odpowiedniej chwili wysłaliśmy jednostki do obrony. Super, super, bardzo dobrze. Czekamy na rozkazy. Łucznicy w gotowości. Jest okej, jest okej. Tutaj można by było ten mur jeszcze dalej podciągnąć. Coś na tej zasadzie. Nie dociągałby tego do wieży, żeby nie robić z tego nie wiadomo czego. I tak jak teraz będzie git. No, daleko dotarli. Cały masywny atak został przez nas odparty. Ja teraz wykorzystuję sytuację, żeby zrekrutować jak najwięcej wojsk, póki oni nie odnowili swojej populacji. Możemy w ten sposób zająć po prostu limit populacji naszych oponentów. W pewnym stopniu tak właśnie to działa. Coś tam się nawet nam armię uzbierało. Coś tam nawet mamy. Fajnie. Ta wieżyczka jest opustoszała. Trzeba dosłać tam łuczników koniecznie. Myślimy tam... najpierw 9, później znowu 9 i później znowu 7 i na koniec 14. I gitara. Zaraz trzeba wyburzyć niestety murek, znaczy schodki, żeby nikt tam nieproszony się nie wdarł. Oj, chyba jeszcze więcej będzie trzeba wysłać. Szybko. Dobra. Poczekamy, aż wszyscy wejdą na górę. Będziemy mieć śmiercionośną broń na wejściu do naszego zamku. Bardzo dobrze. Zastanawiam się, czy jest sens tutaj drabinierzami przyatakować. I chyba jest sens wedrzeć się na te mury, szybko na bramę zejść i zaatakować żółtego bezpośrednio. Tylko będziemy potrzebować jakichś 50 drabiniarzy do tego. Dobra, jeszcze kilku. 50 drabiniarzy, jak najbardziej ok. No i mamy limity czynności. 186, 35 i 50. No dobra, no spoko. Poczekajmy na jakiś atak, może żółty by się wysunął. 154 będzie nam ciężko się pozbyć. Tak jest najsłabszym lordem w tej chwili. Jakikolwiek atak ze strony wrogów, taki porządniejszy, dałby nam możliwość rekrutowania wojsk.
potrzebujemy zdecydowanie więcej włóczników. Może z drabiniarza o połowę skrócimy, co? Wracamy do domu? Tylko jak ich rozwiążę teraz, to jak nie będę go rekrutować, to będzie lipa. Zapiszmy grę i lecimy. Zapisuję. Ciekawy jestem bardzo, co z tego nam może wyjść. Bardzo dużo oponentów, bardzo dużo łuczników wroga na wyjściu samym z naszego zamku już nas wita. Wiadomość od węża. Słyszysz ten dźwięk? Fioletowy nas będzie atakować, tak? Fioletowy. Od tamtej strony poszedł, okej. Okay. To my szybko... Chyba jesteś zawsze gotowy. Dokąd tym razem? Szybko przemykamy sobie tutaj w takim razie. Wracamy okay, w łucznicy, powiedz tylko, co mamy zrobić. Raczej powinniśmy się wybronić. Raczej. Wiadomość od węża. Pora znikać. Łucznicy w gotowości. Prosta sprawa. Nie masz czas. To pestka. Wiadomość od węża. Nadużyłeś mojej cierpliwości. Czas wreszcie z tobą skończyć. Dobra, jak nam się nasza armia miewa? Co mamy zrobić? To nie będzie takie proste. To nie będzie. Bijać się tam. Możesz na razie. Prosta wiadomość od węża. Słyszysz ten dźwięk? Twoja śmierć. Mamy to. Chyba jesteśmy gotowi. Wycofajmy wojsko. Już się robi, ser. Wiadomość od węża. Oszczędź mnie. Ja na pewno nie ma dramy. Chciałem być twoim sprzymierzeńcem. Coś tam nas tutaj obijają, ale dobra, zaraz zajmiemy się tymi katapultami. Czekamy na rozkaz. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Już tam zmierzamy. Dobra. Straciliśmy lwią część naszej armii, niestety. O kurde. Dobra, nie jest źle. Nadużyłeś mojej cierpliwości. Czas wreszcie z tobą skończyć. Czas naprawić mury i zająć się kolejnymi wężami. Tylko, że mamy teraz większe limity. Okej, sir. Sir. Dziękujemy ci, panie. Niech je tam powybijają. Możesz na nas liczyć. Potrzeba nam nowych rekrutów. Drabiniarze się przydali, jak najbardziej. Tak sobie myślę, co tutaj by jeszcze się mogło przydać? Spichlerz jest zapełniony, mój panie. W sumie to nic. Zrobimy podobną akcję z niebieskim. Czekamy na rozkazy. Potrzeba uzupełnić obrońców w zamku. Jest naprawdę spoko, powiem wam szczerze. Bałem się tej misji, ale widzę, że wąż sobie z tym poradzi. Co prawda taki zamek dla wielu z was będzie nieakceptowalny, ale mam tutaj eski, podwójne nawet. Niebieski wąż się rzuca do ataku na nas. My już uzbieraliśmy 159 włóczników, którzy będą nas mścić, kontratakować. Okej, sir. Potrzeba nam nowych. Myślę, że dwie grupki po 20-15 wystarczą. Najważniejsze, że inżynierowie padli. Potrzeba nam nowych rekrutów. I całkiem przyzwoicie to wygląda, bo są już poobijani, gdy nas tutaj podbiegają, więc powinno być git. Okej, sir. Panie, 40, spoko. Możesz na nas. Rekrutujemy dalej wojsko. Kolejny sejwik. No i moi drodzy, zbieramy resztę wojska do limitu liczebności i lecimy na niebieskiego. Jak może starczy nam jeszcze funduszów, w sensie jak starczy nam jeszcze wojsko, to spróbujemy i czarnego ogarnąć, a na deser sobie zostawimy fioletowego. Ruszamy naszą armią do ataku. Katapult nawet nie wyciągam. Nie ma sensu, nie dojadą na miejsce. Potrzebujemy atakować szybko, ponieważ niebieski jest w tej chwili bardzo osłabiony i fioletowy tak samo jest osłabiony. Ale spróbujemy z czarnym ewentualnie. O ile oblężenie niebieskiego nam pójdzie w miarę sensownie. Atak musimy przeprowadzić mniej więcej stąd. Więc lecimy od frontu. Możemy stracić przez to sporo wojsk. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Podbijamy szybko, tak blisko jak się da i bijamy łucznikami na górę. Ważne, żeby bramy tylko otworzyć. Panie, wasza wysokość?
Dobra, mamy jeszcze 100 włóczników około. Wlewamy się na zamek niebieskiego, ale czarno to widzę. Cały zdrów. Cały zdrów, moi drodzy. Niestety. No dobra, rekrutujemy ponownie wojsko i będziemy kombinować. Jeszcze zbyt silny był dla nas. Tym razem zapiszę sobie grę i wyraźnie powodzenia sobie po prostu spróbuję to wczytać. Podbijamy od góry i zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Ustawić drawi. Wiadomość od węża. Aha, pora znikać. Wracamy do domu. Na mury! Powiedz tylko, co mamy zrobić. A, wyruszamy. Okej, sir. Możesz nic jeszcze do tego wóz. Odszukasz. Powiedz tylko. No to możesz na nas. Dokąd idziemy? Strasznie ich nam wyrżnęli. Dobra, mamy to. Udało się, chociaż już miałem wrażenie, że będzie straszna lipa. Wycofujemy wszystkich do zamku i zostało nam już tylko dwóch oponentów. No i teraz słuchajcie, damy sobie chwilę przerwy. Ja pozbieram wojo i słyszymy się za jakiś czas, jak już będę gotów do ataku na czarnego, jak i fioletowego węża. Tak, żeby ich na raz już zamknąć i wyjaśnić. No dobra, moi drodzy, mamy trochę armii. Dokładnie już wam mówię, ile jednostek. Z 200 łuczników, 187 łuczników i 207 drabiniarzy. Lecimy do przodu. Czarny jest jeszcze naszprycowany wojskiem, więc jego bym raczej wolał nie atakować bezpośrednio w tej chwili, no ale spróbujemy, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. No, sporo włóczników tam na pewno musi mieć na siedzibie. Nie wracacie do domu, tylko lecicie na front, moja mordko. Nie wiem, czy czekać na atak czarnego, czy nie. Podejdziemy trochę bliżej do czarnego, może się wysypie. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Mój łuk będzie ci służył. Wyruszamy. Panie, jakieś polecenia? Czekamy na rozkaz. Tak, już tam zmierzamy. Łucznicy w gotowości. Ruszamy natychmiast. Wyruszamy. Dobra. Tak, oczywiście. Przygotować drabiny. Możesz na was liczyć. Mój łuk będzie ci służył. Już tam zmierzamy. O, idealnie. No już jednak może nie aż tak idealnie. Pobijani. Mam nadzieję, że się nam to powiedzie. 74 nam zostało, wow. Gdzie jest Lord? Na dole. Mamy czarnego. Pięknie. Dobra, i teraz lecimy całą tą chmarą, która nam została na fioletowego i spróbujemy go trochę podrujnować ekonomicznie. Zamkniemy mu bramę, takie tam. Łucznicy w gotowości. Już tam zmierzamy. Jesteśmy gotowi. Mój łuk będzie ci służył. Oj, dużo ma tych łuczników. Strasznie dużo łuczników ma. To był błąd. Wczytuję. Dobra, wycofajmy się do zamku po prostu, są. Wracamy do domu? Wiadomość od węża. Wybaczcie, że tak wczytuję grę, ale... Kurde, no... To jest dla mnie potężna strata czasu, jeżeli muszę od nowa tyle armii robić. Jak sami widzicie, finansowo nie jest zbyt lekko. Kamień sprzedany, dobra, trzeba sprzedać żarcia. Tak myślę, że do stówy. I czekamy na rozwój sytuacji, czekamy na kolejny progres. Okej, okay, jesteście tutaj. Wycofujcie się do zamku. Łucznicy w gotowości. W miarę sensowne woje jeszcze mamy tutaj przy naszym przejściu. Dobra, słuchajcie, ja porekrutuję sobie trochę wojska i odezwę się do was, jak będę już gotową armię do ataku i miejmy nadzieję, że to nastąpi relatywnie szybko. Moi drodzy, 381 łuczników, 300 łuczników,
16 drabiniarzy. Myślę, że więc nie trzeba. Katapulty zostawiam w spokoju, już sobie dam z nimi siana. Wysyłamy całą naszą przyjemną armijkę w to miejsce. Zapisuję sobie grę. Trochę czasu mi to zajęło. Jak widzicie, złoto zostało wykorzystane do maksymalnych możliwości. Czyżbyś chciał mnie atakować? O, jak mi miło. Pytanie, czy zdążymy tam dotrzeć wszystkimi wojskami, nie? Dobra, z tego co widzę, ta brama czyści wszystko i wszystkich praktycznie. Bardzo dobrze, że wąż się teraz już z armii wywala. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo, ale to bardzo mnie to cieszy. Dobra, lecimy tutaj. O, paru asesynów jeszcze się spotkało. Dobra. Zobaczymy, jak sobie wężu poradzisz teraz z tym atakiem. Łucznicy w gotowości! Panie? Mój łuk! Tak, wasza wysokość? Jakieś polecenia? Już to chyba jesteśmy gotowi. Wracamy do domu? Ustawić drabiny pod murem! To są jakieś schody? Wiadomość od węża. O, tak sobie czasem myślę, że chyba... Chyba nie. Tylko, co mamy zrobić? Odbijamy tutaj. Wiadomość od węża. Pora znikać. No to... Piękna anihilacja. Dobra, jest wejście i wbijamy się teraz wszystkimi włócznikami. Koniec. Godzinka, moi drodzy. Godzinka czasu. Zajęło mi przejście tej misji jako wężowi. Używałem katapult, używałem drabiniarzy, włóczników i łuczników. Piękna to była misja. 1708 jednostek zabitych, 5000... Straconych 1708 jednostek zabitych, 5033. Fajny wynik na tą misję. A dalej mamy spotkanie z historią i tutaj będzie walka przeciwko wilkowi. To będzie ciekawa misja i spróbuję tutaj może go zraszować, chociaż nie, on ma teraz tutaj przewagę 40. To będzie ciekawa misja, na pewno to będzie ciekawa misja. Myślę, że do zrobienia, jak najbardziej. Tylko będzie ciężko na początku to zrobić, ale postaramy się może zrobić podobną strategię. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tych wszystkich moich zygzaczkach, zawijaczkach. Oczywiście pewnie będziecie kręcić na to nosem, ale to już trudno. Niektóre misje będą wymagały takich zastosowań, żeby w ogóle mieć szansę jakiekolwiek, wyrównać sobie te szanse z takimi botami jak chociażby wilk. Pamiętajcie o pierdółkach pod filmem. To tyle z mojej strony na dziś. Trzymajcie się. Cześć.